Mała awaria techniczna, więc to oznacza, że nie będę biegał. To jest jak gdyby zaletą, bo będę stał w jednym miejscu i będę musiał stać przy kompie, żeby sobie slajdy przewijać. Do której mamy to otwarte? Okej. Na DevOxie ta prezentacja trwa 2 godziny. Więc jak gdyby to jest... Widzę przerażone twarze. To jest okej wejść. Jak najbardziej, to jest bardzo okej wejść. Ja się nie obrażę, ja mam też świadomość, Kuba pewnie znowu plotkuje gdzieś, a tu jest. Kuba zawsze powtarza, że jestem mistrzem w robieniu absolutnie niepotrzebnych nikomu prezentacji. I ja to potraktowałem kilka lat temu jako challenge. I tą prezentację, mam nadzieję, przebije sufit. To nie jest prawda. Ja zawsze mam prezentację, są bardzo Więc jeśli będziecie wychodzić z tej prezentacji z taką myślą, gdzie kogo użyję, to nie będziecie jedynymi osobami wychodzącymi z tej prezentacji. A w przeciwieństwie do tego, co Arek pokazywał, to działa. Ponieważ jest od jakiegoś czasu w wersji tak zwanym najpierw inkubator, a teraz preview, więc Java 19, która teraz wyszła, miałem wczoraj taką pokusę, ażeby to na 19 przepisać, bo to, co wam pokażę, jest na 17, a stwierdziłem, że już jestem na tyle stary, że nie będę się zachowywał nieodpowiedzialnie, bo wiadomo, co się dzieje, jak przepisujesz na 5 minut przed prelekcją. I będzie dużo przykładów, będzie dużo kodu, slajdów, będzie tylko tę zdziepkę, ja potem zaraz ucieknę do konsoli, do IntelliJ'a. Jeśli poczujecie, że macie dość, to po prostu podnieście rękę i ja grzecznie skończę, okej? Ja mam w pełni świadomość, że to jest temat, który prawdopodobnie jest w tej sali jara mnie tylko i tego w kącie, bo pracuje od 3 tygodni ze mną. Więc słuchaj tego. Dobra. Miałeś wybór. Ja nazywam się Jarek, jestem z Krakowa, pracuję obecnie w firmie Neo4j jako performance engineer, benchmarking team. Ja już się zgubiłem, jaką mam formalną nazwę. W umowie mam benchmarking infrastructure. I firma Neo4j od lat 10 próbuje zbudować grafową bazę danych. I to z dobrym skutkiem, bo na tych wszystkich wykresach Gartnera, które wasi menadżerzy czytają, jesteśmy tam na górze od tych 10 lat. Konkurencja nam nas goni z różnych powodów. No i wpadnie ten genialny pomysł, żeby to zrobić na JVM-ie. Genialny. Zaraz zobaczycie dlaczego. Oprócz tego, że gadam, od maja nie piję. Ale jeszcze 2 miesiące. Ja będę tu w grudniu i będę pijący. Jakby co? Jestem współzałożycielem konferencji SecFold razem z Kubą, który tam się chowa w kąciku i na Facebooku mamy programistyczną grupę rozwoju, ale coś ostatnio posłucha. Dobra. Jeśli nikt nigdy nie był na mojej prezentacji, to disclaimer. Zdarza mi się, jak nie poniosłem emocje, przeklinać. Zdarza mi się w jednym zdaniu powiedzieć coś na temat seksu, alkoholu, narkotyków. Zdarza mi się. To nie musi, nie gwarantuję wam tego, że się dzisiaj wydarzy, ale może być. I teraz, jeżeli poczujecie się urażeni, to jest okej. Ponieważ jak mawia klasyk, to, że jesteście urażeni, to nie znaczy, że macie rację. No i tyle. Na wszelki wypadek, żeby nie było, że cancel Jarek na Twitterze, nie? Bez sensu. Po co? Ja tego nie robię dla pieniędzy, jak mi się skancelujecie, to po prostu nie będę przyjeżdżał. Ja nie mam z tym problemu. Dobra, bare metal Java. Jak się czujecie z tym, że macie w jednym zdaniu Java i bare metal? Świetnie. Będzie dobrze, nie? No bo tak naprawdę Java i tak, no, a to, co uruchamia Java, czyli JVM, to jest kolejna warstwa abstrakcji oprócz dockerów, podmanów, hypervisorów, systemów operacyjnych, systemach unikernelów, co tam jeszcze wymyślono, zony i tak dalej. Kolejna warstwa abstrakcji, która was odsuwa od sprzętu, nie? No i potem jeszcze Spring. Nie? I wy jesteście tutaj, a sprzęt jest tam gdzieś, nie? Więc Java jako język jest językiem z natury tego, że jest językiem z tak zwanym managed runtime, daleko od sprzętu, nie? Tak, Smalltalk, Python, Ruby, Lisp, czyli te języki, które i JavaScript, które odniosły sukces, niestety. Jak to wygląda?
Szybkie wprowadzenie, zaraz będziemy, żeby nam dać kontekst. Ja mam taki podział języków, mój własny, nie przywiązujcie się do niego, że dzieliłem języki na trzy grupy. Te, które są kompilowane do kodu natywnego, Rust, specjalnie nie ma Go w tej liście, Rust, C, C++ i przyjaciele, D, kojarzy ktoś D? D, język, który nazywa się D? A, twardziele, fajnie. Oprócz tego mamy języki, które są kompilowane do kodu natywnego, ale potrzebują biblioteki, żeby się uruchomić, tak? Go ma swoją malutki runtime. Pony, który umarł, a który mi się strasznie podobał, też miał runtime. I on był managed, ale miał małą część runtime'ową. No i mamy wszystkie języki interpretowane, czyli to wszystko, co odniosło duży sukces w tym, że programujemy. Okay? I teraz tak naprawdę, idąc tą listą, oddalamy się od sprzętu. Nie? Tutaj jesteśmy bliziutko sprzętu, a tutaj zaczynamy się oddalać od sprzętu i zaczyna być problem. Ostatnio słyszałem bardzo fajne porównanie. C to jest DSL do assemblera. Nie myślę, że to jest najlepsze, co opisuje język C. Dobra. Po co ten manage runtime? Bo to, co uruchamiacie Java, to jest manage runtime. Czyli ktoś czymś zarządza za was. Manage runtime jest po to, żebyście nie mieli co robić. Uwierzcie, nasza praca jest absurdalnie prosta. Ja wiem, że wam się wydaje, że jest trudna, ale pogadajcie z ludźmi, którzy piszą embedded. Okay? Popagadajcie ludźmi, którzy piszą sterowniki do Linuxa. Nasza praca jest trywialnie prosta, ja nie wiem, dlaczego my tyle pieniędzy zarabiamy. Ponieważ większość naszej pracy wykonuje za nas JVM. Okay? Po pierwsze zarządza pamięcią, co Arek kilka razy nam pokazał. Zarządza wątkami, on je tam startuje, pilnuje, tam jakieś life cycle mamy i tak dalej. Zarządza dynamicznym ładowaniem kodu. Dynamiczne ładowanie kodu w C, ja nie wiem, jak kiedyś ktoś to robił, ale myślę, że nie ma go z nami, ponieważ jest w kaftanie bezpieczeństwa. I wywoływanie kodu natywnego. I to wszystko ta Java za was robi, nie? No to nie jest tylko przypadek Javy. V8 od JavaScriptu to robi, dotnetowe środowisko CLR dokładnie to samo robi. Zarządza tymi trudnymi rzeczami. Po co? Po pierwsze dlatego, że nie jesteśmy kompetentni. Pamiętacie, ja mogę obrażać. Ale jest jeden bardzo ważny powód. Bezpieczeństwo. My oddajemy te trudne rzeczy, żeby ktoś za nas zrobił. Możemy się skupić na tych naszych JSON-ikach. I całe te trudne rzeczy, które są trudne do ogarnięcia, odwala nam JVM, żeby ta maszyna losowo nie wyeksplodowała na produkcji. Nie? Kto ostatnio widział core dumpa z JVM-a? Znaczy ja wiem, że są ludzie, którzy widują to codziennie, no nie? Ale tak na co dzień raczej nie ma takich sytuacji, nie? Dlatego, że JVM robi dla nas robotę. Co tak naprawdę nam daje manage runtime? Daje nam tak zwane memory safety, operation safety i execution safety. O co chodzi z memory safety? No, że nie możecie czytać po wskaźniku, który został zwolniony, na przykład, nie? Nie możecie czytać poza rozmiar tablicy. Nie? Największy błąd C to jest to, że tablica nie miała rozmiaru. Nie byłeś w stanie wykminić, musiałeś jawnie przekazać długość tej tablicy. Operation safety oznacza, że nie jesteś w stanie wykonać operacji na typie, które nie wspiera tą operację. Tak? Czyli jeżeli na przykład coś wspiera operację plus i ty chcesz dodać dwa obiekty, które są user, no to nie zrobisz user plus user, no bo ta operacja jest niewspierana. W C mógłbyś taki numer odwinąć, bo wszystko jest wskaźnikiem i wskaźniki można ze sobą robić, co mu się żywnie podoba. Nie? Mamy słynną arytmetykę wskaźników, masakra. I execution safety to jest to, że nie wykonamy kodu, nie skoczymy do kodu, który nie jest nasz. Nie? Jakby bezpieczeństwo tego... Też mam tak. To się nie udało do końca. Jaki jest problem z tym? Zaraz będzie kod. Problem jest taki, że my oddajemy kontrolę i zawsze jak coś oddajemy, to ktoś nam coś zabiera. Okay? Zostaje nam zabiera możliwość. Ja nie mówię, że te języki są wolne. Tak? Nie mówisz, przynieś się nie mówi, że Java jest wolna, bo się irytuje. Po prostu Springa używasz, dlatego jest wolna. Że tracisz możliwość do optymalizacji. Tak? My oddajemy kontrolę, co oznacza, że pewnych rzeczy nie możemy zrobić i przez to my jako programiści nie możemy podjąć świadomej decyzji, żeby coś zoptymalizować. Okay? Dobra, ale sobie pochodzę. No to teraz, jak my oddajemy kontrolę, to zastanówcie się, czy Java to jest dobry pomysł na tak zwany systems language. Czyli taki język, gdzie piszemy bazy danych, serwery kolejek, data gridy, rzeczy, które przetwarzają absurdalną ilość danych.
gdzie jak gdyby wydajność i optymalizacja jest ważna. No jest to absurdalnie głupi pomysł, nie? Bo nie mamy kontroli, kiedy ta pamięć będzie zwolniona. Nie jesteśmy w stanie, tak jak Arek pokazywał, nie mieć kontroli nad tym, jak ta pamięć będzie wyglądała, jak ten nasz obiekt będzie wyglądał w pamięci. Niektórzy ludzie nie wiedzieli, że to jest głupi pomysł. I to jest lista tych ludzi, którzy nie wiedzieli, że to jest głupi pomysł. Zaczynając od Apache-kawkę przez Neo4j'a, Elastica, Hazelcasta, Cassandra, cały prawie aktycznie apaczowy Bigstack jest na Javie. Teraz powstaje pytanie, skoro to jest głupi pomysł, to czy ci ludzie, którzy to pisali, są głupi? No może, nie? Ja się kiedyś zastanawiałem, dlaczego Java jak gdyby została wybrana w przypadku Kafki czy innych rzeczy. Myślę, że tak naprawdę to jest kwestia tego, że bezpieczeństwo, nie w sensie, że ktoś się nie włamie, ale bezpieczeństwo waszych danych jest ważniejsze niż prędkość. No jest pytanie, czy stracić dane, czy podać wam je szybko? Nie? Oni wybrali, żeby tych danych nie tracić, żeby nie było core dumpów, nie było losowych eksplozji na produkcji. Minęło trochę czasu, nie? I okazało się, że jednak potrzebujemy wydajności. Zawsze na końcu gdzieś tam się okazuje, że potrzebujemy wydajności. I teraz właściwa część prezentacji. Było tak, i ciągle jest, że Java ma magiczny wytrych. Sun, Misk, Unsafe. Ktoś kiedyś dotknął? Jak się z tym czujecie? Nie, ale otwórzcie się, nie? To jest wytrych. Oficjalnie stoicie, tam jest internal use only, jak wejdziecie do tej klasy, nie wolno używać, rączki połamiemy i policja przyjedzie, no nie? No ale ten wytrych jest po to, żeby Java mogła zrobić te rzeczy niebezpieczne. Zalokować pamięć poza heapem, sprawdzić jaki jest layout obiektu, czyli sprawdzić na którym adresie jest wasze pole, bo no i tak jest w tej pamięci normalnej, no nie? Więc możesz dostać adres do pola. Wszystkie rzeczy związane z Java Memory Model, czyli te low level concurrency control, czyli acquire set, release get i tak dalej, volatile i to wszystko, no i jakieś tam wsparcie dla serializacji. I to był wytrych. I ten wytrych, jak to wytrychy i syndrom wybitego okna, ludzie zaczęli tego używać. Przyszło Java 9, nie? Zaczęły być moduły, no i panowie stwierdzili, hej, zabieramy unsafe, on jest niebezpieczny. No to cały open source zaczął płakać, mówi, jak to zabieracie nam unsafe, a myśmy napisali produkty na tym. Tak? Jak sobie zobaczycie Spark, NAS też, Kafkę, to tam unsafe lata po prostu jakby jutra nie było, no nie? W każdym miejscu. Więc padła propozycja, dobra, to wam nie zabieramy teraz, docelowo wam zabierzemy, ale w zamian wam zaproponujemy łagodną, przyjemną, wygodną ścieżkę migracji. Dostaniecie nowe API, które robią to samo, ale one już nie będą consum, misc, unsafe, będą tam java.pakiet, no nie? I będziecie mogli, my to tak poprawimy, żeby było bezpiecznie, żebyście sobie paluszków nie oberwali, no nie? Ja mam nadzieję, że mam takie wrażenie, że Brian Goetz i Mark Reinhold, ci architekci Java, to tak siedzą, mówią, kurczę, ci programiści, tak, oni chyba trochę są zmęczeni, przemęczeni, zróbmy tak, żeby sobie krzywdy nie zrobili, no nie? Oni są jak taka matka, która nie pozwala się dziecku wywalić. I tak naprawdę bardzo dużo się dzieje w obszarze w Javie. Wybaczycie przez API, nie? Bo tam dochodzą te structured concurrency, nowe kolekcje macie, pattern matching, jak case był i switch, nikomu nie przeszkadzało, nie? Rekordy, dostajecie te rzeczy, ale tam pod spodem dzieje się absurdalna ilość zmian, które powodują, że Java będzie bliżej metalu. Dlatego, że cloud native, nie? Żyjemy w czasach, że wszystko ma być cloud native, a Java to cloud native. Kto ma lambdy na Javie, niech zaklaszcze, nie? Jak się ma Java do cloud native? Więc pomysł jest taki, żeby Java przyprowadzić bliżej sprzętu. Valhalla jest jedną jak gdyby z części tego planu. To, co ja bym chciał dzisiaj opowiedzieć, to te dwa rzeczy, foreign memory i foreign linker. Okay? Od lat chyba 5 albo 6, tam chłopaki powoli, oni się nie spieszą, szanują pracę. Pracują nad projektem, który się nazywa Panama. I on jest projektem jednym z wielkiej trójki, czyli Panama, Loom i Valhalla. Dołączył jeszcze projekt Lilliput, ale on jeszcze troszeczkę mu zajmie, które mają jak gdyby spowodować, że Java będzie miała mniejszy narzut, będzie zjadać mniej pamięci i będzie zjadać mniej procesora i będzie szybciej, no nie? A o co chodzi z projektem Panama? To dobra, nieważne. To nie ma znaczenia. To też nie ma znaczenia. Absolutnie. Dobra. Czytaliście kiedyś JEPA? JEPA? Nie wiem, jak to się poprawnie po polsku.
ten Java Enhancement Proposal. Mnie się bardzo podoba tam struktura, ponieważ każda taka propozycja zmiany do Java ma sekcję goals i non-goals, czyli co chcemy osiągnąć tą zmianą i czego na pewno nie zrobimy w ramach tej zmiany w Javie. Jak się wbijecie do specyfikacji projektu Panama, czyli to się teraz oficjalnie nazywa Foreign Memory and Function, okay, to zobaczycie, że po pierwsze, co oni wam chcą dać, to możliwość alokowania pamięci poza stosem. Czyli jak będziecie chcieli wykonać świadomy wybór, że nie chcecie zaśmiecać garbage kolektora i nie chcecie, żeby garbage kolektor po tej pamięci chodził i wy chcecie sami podjąć świadomą decyzję, że nią zarządzacie, proszę bardzo, no nie? To API ma być tak skonstruowane i tak jest skonstruowane, że nieważne, gdzie ta pamięć będzie. Czy ona będzie off-heap, czy będzie on-heap, czy to będzie pamięć persystentna, czy to będą memory map file, będzie jedno unikalne, zunifikowane API do pracy z pamięcią. To jest jeden cel tego, nie? Następny cel jest taki, pamiętajcie memory safety, oni wam chcą zagwarantować, że sobie jaźni nie zrobicie. Więc to API będzie tak skonstruowane, żeby zminimalizować ilość wycieków. Bo, no co się tu dzieje? No w tym momencie, jak programiści, którzy przez 25 lat nie widzieli destruktora na oczy, nagle będą musieli pamiętać o tym, żeby zwolnić pamięć, no to wycieki pamięci aż czekają, no nie? Więc to API ma dać nam bezpieczeństwo, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy. Więc będziemy pracować z pamięcią natywną, ale w sposób bezpieczny. Nie do końca, ale to zobaczycie. Następny cel jest taki, że my jako klienci tego API będziemy mogli w stanie zdecydować, kiedy ta pamięć będzie zwolniona. Będziemy mogli to zrobić sami, wołając odpowiednią metodę, albo możemy zwalić to naszego przyjaciela garbage collectora i powiedzieć, zwolnij mi pamięć natywną. Garbage collector, który działa na heapie, będzie w stanie zwalniać pamięć natywną. Będziecie mogli powiedzieć, dobra, jak ten obiekt, ten segment pamięci jest niepotrzebny, to go posprzątaj tak jak inne obiekty javowe. Okay? No i ostatnie założenie jest takie, że to API będzie tak seksowne, tak atrakcyjne, jak kobieta w czerwieni w Matrixie, że wszyscy porzucą San Mix and Safe i będzie... Prawda jest taka, to nie zginie. Na tym siedzi połowa waszego SDK. Kuba? To Safe, a San Mix and Safe zginie zaraz po tym, jak ludzie przestaną korzystać z SDK 8. Tak, tak, tak. Oni będą mogli zacząć to zamykać, no nie? W tym sensie to nie zginie, bo jak gdyby same wasze klasy z tego korzystają, jak zobaczycie sobie na kod serializacji w Javie, tam unsafe jest używany, jak popatrzycie sobie na atomic integer, atomic boolean, tam jest unsafe używany, to nie zginie, ale wy nie będziecie mieli już tego dostępu. Zostanie zaprute, zalane betonem i tylko wąska grupa ludzi będzie miała klucz i znała lokalizację, gdzie to zostało zakopane, no nie? Dobra, to przechodzimy teraz do tego, jak to działa. Odchodzenie się spociło. Panie i panowie, złóżcie rączki do oklasków, ponieważ do Javy wracają wskaźniki. 25 lat później. Gdzie głównym selling pointem było Java, jak nie wiem, jeśli pamiętacie albo nie, jak wychodziła Java 1.0, nie ma wskaźników. Tam było różne rzeczy, marketing opowiadał, ale nie ma wskaźników. Po 25 latach stwierdziliśmy, a może jednak, nie? Więc to API jest podzielone na dwie części. Jedna część tego API to jest jak gdyby jak pracować z pamięcią, a druga, skoro my możemy pracować z pamięcią, to jak wywołać C z Javy. I w drugą stronę, Java z C. Ja obydwie przypadki wam pokażę, dobra? To jest działające, tylko musicie sobie włożyć enable preview na maszynie. Jak to... A, dobra, przejdźmy do kodu. Jak to wygląda? W tym momencie to jest w pakiecie... nie ten pakiet. Na razie to jest w pakiecie JDK Incubator Foreign. W momencie, kiedy to wyjdzie z fazy preview i tak dalej, wyląduje w java.foreign. No nie? Będziecie mogli sobie z tego korzystać. I kluczowym punktem wejścia do tego jest memory segment. Okay, czyli to jest takie miejsce, taka nowa klasa, która będzie reprezentować obszar pamięci. My nie wiemy, gdzie ten obszar pamięci jest. Może być natywny, może być na heapie, może być memory map file. Jakiś ciąg bajtów gdzieś. Nie? Cokolwiek nam przyjdzie do głowy, bo tych rodzajów pamięci mamy sporo.
No i teraz my możemy sobie wejść tutaj i powiedzieć, słuchaj, zalakuj mi 16 bajtów. I tam to już będzie poza hipem, tak? Garbage Collector, jeśli tego nie zwolnicie, to będzie wyciek pamięci, dobra? Teraz, co jest bardzo ważne, to jest to, że w jaki sposób my dajemy to bezpieczeństwo. Dajemy to w ten sposób, że każdy memory segment będzie miał swój scope, czyli jak gdyby coś, w ramach czego to będzie żyło. I to jest resource scope. I koncepcja jest taka, że tak długo jak żyje resource scope, to wszystkie segmenty pamięci zalokowane w ramach tego resource scope'u są dostępne. W momencie, kiedy my zamykamy resource scope, zaraz sobie powiem, na ile sposób możemy go zamknąć, to wtedy wszystkie rzeczy, które zostały stworzone w ramach tego scope'u, są posprzątane. To jest jasne? Jasne. Czyli ja muszę sobie w takim razie, w tym moim przykładzie, stworzyć najpierw scope, nie? Dobra, tu weźmy sobie scope. I teraz jest tak, że mamy kilka smaków tego scope'u. Mhm. Czy takie rzeczy, duży bajt ma 8 bitów, są dalej gwarantowane przez GVM-a, czy tak. Rozmiar tam keyboarda i tak dalej? Będzie się przejmował. Znowu. Wracamy. Zaraz zobaczcie przykłady. Bezalkoholowe, jak smakuje jak spirytus. I teraz tak, scope ma kilka wersji. Jak sobie zobaczycie, mamy tak zwany global scope, confined scope, implicit i shared scope. Ja to zaraz wyjaśnię, do tego wrócimy, ale zaraz na potrzeby, że tak powiem, naszego eksperymentu, zróbmy sobie shared scope. Więc mamy teraz scope. Ja mogę sobie powiedzieć, dobra, to teraz potrzebuję segmentu. A, dobra, memory segment, jestem leniwy. Segment. Allocate native, 16 bajtów w ramach tego scope'u. Okay? I teraz dostaliśmy sobie obszar pamięci zalokowany poza hipem. Jak sobie zobaczymy, możemy sobie pobrać jego adres. No i mamy wskaźnik. OK? Memory adres jest wskaźnikiem. No dobra, zalokowaliśmy pamięć, fajnie byłoby coś z nią zrobić, nie? I tutaj się zaczyna zabawa. Ponieważ kilka wersji temu pojawiło się w Javie coś takiego jak var handle. Ktoś widział? Ja szczerze jestem absolutnym, gdyby nie moja żona, to miałbym plakaty z Brianem Goetzem wszędzie. I Mark Harringholda ze dwa razy. Ponieważ to jest genialność tego, wy narzekacie na Javę, ono się wolno rozwija, te feature'y Valhalla trwa 20 lat. Oni nie myślą o tym, co będzie za rok, co będzie za 3, oni myślą, co będzie za 50. I to, że oni wprowadzili wersji temu chyba Java 11, tak, czy jakoś tak wprowadziła var handle, to w tym momencie tylko po to, że oni wiedzieli, że będą musieli w pewnym momencie udostępnić tą pamięć. To nie jest taka architektura jak u nas, nie? Że najwyżej się napisze nowy mikroserwis. Oni mają mikroserwis, który ma 25 lat. Pomyślcie o tym, to jest codebase, który jest maintainowany 25 lat. Nie było major rewrite'u. To nie było tak, że o, to teraz nowa technologia, nie? I oni bardzo myślą do przodu. Więc użyli var handling. Ale w związku z tym, że stwierdzili, że var handle to jest taki magiczny, zakręcony sposób, zaraz wam wyjaśnię, na czym polega var handle, dali nam najpierw bardzo proste API do tego. Więc jeden sposób, żeby się dostać do pamięci, to jest taka klasa memory access. I możemy sobie zrobić set int, nie? Czekaj, int. Nie, zaszalejmy. Weźmy po całości longa. Możemy sobie zapisać na tym obszarze pamięci dowolną wartość, no nie? I teraz zobaczcie, jakie mamy wersje. Mamy set long, czyli on napisze na offsetie zerowym. I teraz mamy set long at index i set long at offset. Jaka jest różnica? Offset jest w bajtach. Czyli jesteście w stanie powiedzieć, ustaw tą wartość tyle bajtów od początku zalokowanej pamięci, a indeks ma świadomość, że long ma 8 bajtów, więc jak napiszemy indeks 0, to wpisze nam tę wartość na zerowym, a jak wpiszemy indeks 1, to wpisze nam to na bajcie 8.
Czyli jak gdyby indeks wie, jaki jest rozmiar obiektu, który zapisujesz, a offset służy do tego, żeby posługiwać się bajtami. No, napiszmy sobie w takim razie jakąś fajną liczbę na zerowym indeksie. Czekaj, ty nie widziałeś tej prezentacji. Uspokój. Czemu? Przepraszam. Muszę podać segment. Tego, co znowu boli. Set long, Jezus. Index. Dobra. Dobra, to sobie ustawiliśmy i teraz jak sobie zrobimy get i zrobimy sobie to, no to nam zwróci tą wartość. I to jest zapisane w tamtej pamięci. Nie, jak sobie zrobimy indeks 1, no to będziemy mieli tam 0. Jeżeli sobie na indeksie 1 napiszemy inną wartość, no to będzie super. OK? Więc możemy sobie to w momencie pobrać. I mamy zapisaną wartość. Więc możemy w tym momencie czytać i pisać rzeczy po pamięci. Nie? Już jest coraz bliżej. Zaraz zobaczycie do czego. To teraz zagadka. Zagadka. A co będzie, jeżeli ja zrobię takiego brzydala, przyznacie, kto jest świeżo po studiach. Jak się nie przyznacie, to po twarzach rozpoznam. Skończył studia. Nie, dobra. To żeby mnie wykluczyć, to skończył kierunkowe studia. Które jest po programowaniu? Co się stanie teraz? Słucham? Nie ten problem. Argumenty Nie. Ponieważ złamiemy kluczową zasadę. A, co przeszło? A, sorki. Czekajcie. Offset. Czemu on teraz mi głupoty zwraca? Nie, bo teraz. O, tak. A to jest auto. Czekaj, offset? Poza tym, ale powinien rzucić unaligned access. Teraz mi zwraca. Ale czemu offset 9? A, zabijcie mnie. Któryś powinien mi wrzucić. No i nie chcę. No, miało być dobrze, wyszło jak zawsze. Podobno na tym właśnie wszystko, tak? Tak. Czekaj, bo ja tutaj mam w historii. Ja mam tu w historii kombinację, która robi to, co ja chciałem. A, bo ja to robiłem tak brzydko. Dobra, już wiem. Wyprzedziłem. To zaraz wam pokażę, że to się wywala, ok? Musicie mi zaufać, zaraz pokażę. Złe API użyłem. I teraz mamy te gety i sety i memory access. Nie? I teraz po cholerę powiedziałem o var handle. Kojarzycie metod handle w Javie? A lambda używa jeden z drugim? Używa. Gdyby nie było metod handle, nie mogłaby powstać lambda. Metod handle to jest uchwyt do metody. To jest coś, co mówi, hej, tu jest taka metoda, ta metoda ma taką sygnaturę i jak chcesz, to możesz ją wywołać. Tak naprawdę metod handle jest jeb, który ma zastąpić refleksję. Nie? I oni stwierdzili, dobra, jeśli mamy uchwyt do metody, to przydałby nam się też uchwyt do zmiennej. Stąd var handle. Tak? Uchwyt, który nam powie, ok, tu jest pole, albo tu jest indeks w tablicy. I oni w tym momencie stwierdzili, dobra, to jak mamy teraz var handle, to ten var handle może też wskazywać na coś, co jest w pamięci natywnej, nie? Jak to wygląda? Bo to są helpery, no nie? Ale prawdziwa implementacja pod spodem, oczywiście tam jest straszna zawijka. Dobra, teraz jestem leniwy, żeby nie popełnić błędu. Haha. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy.
to musimy, jak to działa pod spodem? Musimy dostać var handle w postaci tak zwanego memory handle i my mówimy, słuchaj, ja będę chciał wyciągać longi, ok? I te longi będą w takim byte order, więc jesteś w stanie podać jakiś little endian, big endian albo powiedzieć zgodny z tym, jaka to jest platforma, no nie? Ja będę chciał pobierać longi. Teraz ten pierwszy argument nazywa się w specyfikacji tak zwanym carrier type, typem nośnym. O co chodzi? No mamy świat Java, gdzie mamy skończony zestaw typów prymitywnych, jak na razie, no i mamy świat bajtów, jednej wielkiej, olbrzymiej tablicy bajtów. I teraz Java musi jakoś wiedzieć, jak tą tablicę bajtów zamienić na typ javowy. Stąd jest carrier type. Czy to są, mówię, słuchaj, ja mam tu bajty, ale ja bym chciał, żebyś je potraktował jak javowego longa. Nie? Ja mam tu bajty, ale bym chciał, żebyś je potraktował jak integera, floata, cokolwiek. I typy carrier type'ami mogą być tylko i wyłącznie typy prymitywne, tak zwane wbudowane, czyli w Valhalle to jak gdyby nie dotyczy, czyli wszystkie nasze indy, longi, bajty i tak dalej. I jeden specjalnej troski typ javowy. Okay? Który? Wskaźnik. Dokładnie. Okay? Wskaźnik może być też carrier type'em. Więc ja w tym momencie robię coś takiego, że on mnie nienawidzi dzisiaj. Za mało importów, bo to jest Java, trzeba naimportować się wszystko, co było. Dobra. Okej. Okay. I mamy teraz var handle, czyli mamy uchwyt, który on nie wie skąd pobierać, okay? Ale wie, że to coś będzie taki order i taki carrier type. Nie? I teraz jeżeli my chcemy coś z tego pobrać, to mamy wszystkie operacje i zauważcie, to jest piękno. W Java 11 oni wymyślili var handle i var handle potrafią te wszystkie Java memory model. Pewnie mieliście z 50 prezentacji przez Trzałego Dżuga na ten temat, nie? Dalej nikt nie kuma i to jest ok, bo ponoć jak potrafisz wytłumaczyć Java memory model, to tracisz umiejętność, znaczy jeśli rozumiesz, to tracisz umiejętność wytłumaczenia. Jak z monadami. Więc macie tutaj wszystkie operacje, które pozwalają wam na set volatile, get volatile, acquire and get i tak dalej. Wszystkie rzeczy, które służą do budowania współbieżnych aplikacji. I teraz przez to, że oni to zrobili wtedy, te kilka lat teraz, i stwierdzili, że dostęp do pamięci będzie też przez var handle, to wy możecie mieć atomowy dostęp do pamięci natywnej. Możecie mieć volatile rzeczy w pamięci natywnej. To tylko mnie to jara. Możecie zrobić compare i set na pamięci natywnej. Możecie sobie zrobić compare i set na memory map file'ach. Cokolwiek wam przyjdzie. Automatycznie puzzle zaczęły pasować, no nie? Do siebie. Dobrze. No i teraz... co ja mogę zrobić? Mogę zrobić coś takiego. Zaimportuj mi to, Misiu. Memory handle. Tu method handle. Access mode. Get. I teraz mówisz coś takiego. Mam var handle. OK. Ja teraz chciałbym dostać z tego var handle method handle, który będzie potrafił zrobić geta. OK. Mamy też method handle, który będzie potrafił zrobić wszystkie inne dziwne rzeczy. Nie? Get, set, compare i tak dalej. Więc ja mogę w tym momencie sobie zrobić, daj mi coś. Dobra, jeszcze nazwę H, bo mi się już zmienne skończyły. Zauważcie, że teraz nasz metod handle ma taką sygnaturę. A, tu jest poezja. Że to jest method handle, który jako pierwszy argument przyjmuje memory segment, jako drugi ten nasz offset tego longa, no nie? I jako ostatni i zwraca longa. Okay? Czyli możemy w tym momencie wziąć sobie method handle i sobie zrobić tak. Invoke od naszego segmentu od zera. Okay? Działa?
Co nam to daje fantastycznego? Jest taka magiczna metoda. Która się nazywa. To jest nie tu. Zaraz się. Metod handlu wprowadziły coś takiego jak kombinatory. Gruba teoria stoi za tym. Ludzie z Haskella też musieliby to mieć. Żartuję. Chodzi o to, że metod handlu potrafi przekształcić metodę w metodę. I teraz jest taka magiczna operacja. Dowiąż mi pierwszy argument do tej wartości. Czyli jeśli mamy sygnaturę memory segment long, to on mówi, słuchaj, zwróć mi taką metodę, która przyjmuje tylko longa, a pod memory segment zawsze podstaw to, ten obiekt. Czujecie? I teraz jak sobie zobaczymy, co się stało. Ten nowy handle w porównaniu z tamtym przyjmuje longa i zwraca longa, ale już nie możesz ustawić memory segmentu, co oznacza, że ty możesz przekazać listy model programowania. Możesz przekazać metod handle, który mówi, wolno ci czytać tylko z tego miejsca. Tylko i wyłącznie. Bo możesz się tak zmodyfikować przez var handle całe te mechanizmy, że powiesz, tylko z tego obszaru pamięci możesz czytać. Bezpieczeństwo, no nie? Dobra, to koniec var handle. Co, jakie są dalsze konsekwencje memory segmentu? Po pierwsze, memory segment ma coś takiego, że może być confined albo shared. Confined oznacza, że tylko wątek, który otworzył ten memory segment, może z niego czytać. Więc jeżeli stworzycie sobie memory segment w confined scope, to jeżeli przekażecie ten memory segment do innego wątku i zrobicie cokolwiek, read, set i tak dalej, spadajcie na drzewo, nie? Mamy shared, co oznacza, że nasz obiekt jest, może być dzielony między wątkami. Mamy global scope, czyli jak gdyby zakładamy, że ta pamięć będzie żyła tak długo jak JVM. I to jest na przykład dla nas, bazodanowców, super. No, tworzymy sobie page cache'a i tam wszystkie dane z waszego dysku wrzucujemy, wczytujemy i tak naprawdę te dane trzymamy tak długo, dopóki JVM nie zdechnie, no nie? I to jest global scope. I jeszcze jest implicit, za który teraz wyjaśnię. I teraz sytuacja jest taka, że resource scope jest auto-closable. Okay? Czyli poprawne użycie tego wszystkiego byłoby takie. A, stare API jeszcze. Powinniście tak naprawdę zrobić coś takiego. Scope. Tak, i w tym momencie możemy sobie zrobić memory segment allocate 16 w tym scope. Dobra, mniejsza z tym składniowo, nie będziemy się czepiać. Ale czujecie, o co chodzi. I w tym momencie to jest tak, że jak my wychodzimy z tego try with resources, wołamy close na tym scope'ie i automatycznie ta pamięć, która została tu zalokowana, zostanie zwolniona. I to jest jak gdyby domyślny sposób działania. Jeżeli możecie też sami zawołać close. I to jest tak zwany implicit, nie? Czyli mówimy, ja chcę konkretnie w tym miejscu zwolnić tą pamięć. Nie? I wołam close na resource scope'ie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą obiecałem, czyli garbage collector. Okay? Możecie kazać garbage collectorowi posprzątać. Jak to działa? Musicie sobie przygotować specjalny resource scope. Który przyjmuje cleanera? Kojarzy ktoś cleaner? To jest coś, co powstało po to, żeby można było w spokoju wywalić finalizację w Javie. Ja wiem, że pewnie nikt w życiu nie napisał finalize, ale finalizacja w Javie znika. Oczywiście zawsze jak w Javie coś znika, pojawia się mechanizm, który ma to naprawić i to jest cleaner. Musicie myśleć sobie o cleanerze, o jakim takim hooku do garbage collectora. Cleaner działa w ten sposób, że mówi, wykonaj pewną metodę w momencie, kiedy obiekt zostanie zwolniony. Taki event listener na garbage collectora. Czyli możecie zarejestrować akcję, która ma być wykonana w momencie, kiedy obiekt zostanie posprzątany.
Okej. Okay. I teraz... Co? Tak, gwarantowane. Garbage kolektory to muszą przetworzyć w tak zwanym soft reference processing stage, no nie? Więc oni to muszą zrobić i oni muszą zawołać tą metodę. Więc to jest jak gdyby gwarantowane. I teraz, co to nam daje? Jeżeli my zrobimy tego cleanera, to w tym momencie tak długo jak resource scope jest trzymany i mamy do niego dostęp, ten obiekt jest żywy, tak długo wszystkie segmenty żyją. W momencie, kiedy garbage collector posprząta resource scope, to wszystkie segmenty zostaną posprzątane przy okazji, przez cleanera. Czujecie? Pięknie, dobra. I to są trzy mechanizmy pracy. Teraz zaczyna się zabawa, nie? No bo skoro już możemy czytać i pisać po pamięci, to fajnie by było, gdybyśmy mogli zacząć gadać z językami typu C. No bo skoro my piszemy po tej samej pamięci co C i ja piszę po tej samej pamięci co C, nie ma problemu. I powstało coś, to już przejdę do prezentacji, bo kod jest już trochę nie ten. Co się nazywa memory layout? Czym jest memory layout? To jest bardzo prosty DSL, który pozwoli wam powiedzieć, słuchaj, ja mam tutaj 16 bajtów, pierwsze 4 to jest int, następne to jest long, a potem masz pointer, a potem masz coś innego. Więc jesteście w sobie w stanie opisać strukturę. Strukta z C albo unie. Wspierane są teraz sekwencje, czyli tablice w C, strukty z C i unie z C. Okay? Te rzeczy on to potrafi ogarnąć. Czyli teoretycznie, jak macie takiego strukta w C, że on ma tu jakąś wartość, rok, miesiąc, dzień, no nie, i strukta macie w strukcie, to teraz, jeśli chcielibyście być w stanie wyciągnąć dane z tego obiektu, z tego obszaru pamięci w C, to musicie użyć sobie memory layoutu i powiedzieć, słuchaj, ja mam taki układ pamięci, że pierwszy jest int, zauważcie, że macie cinta, tu nie jest java int, jest cint, clong i cdouble i tak dalej, no bo będą różnice między platformami. Więc mówię, słuchaj, pierwsze pole ma, nazywa się name, jest typu int, potem mamy strukta w strukcie i mam tutaj takie trzy pola, które też są intami i tyle. W momencie teraz, jeśli mamy ten memory layout, to możemy powiedzieć, stworzyć sobie var handle od layoutu, nie? I powiedzieć, dobra, to ja chcę mieć var handle, które będzie wyciągnął pole value z tego strukta. Okay? Ja mi się nie do końca podoba ta składnia, bo tutaj mamy przykład zagnieżdżania, kiedy mówię, wyciągnij mi date, czyli to, no nie? I z tego date wyciągnij mi pole rok. I dostajemy var handle'a do konkretnego pola w tym strukcie. A w związku z tym, że jest var handle, możemy te wszystkie dziwne rzeczy z nim zrobić. No nie? To wspiera memory alignment, czyli unaligned access rzuca exceptiony, padding, czyli te wszystkie dziwne rzeczy, które musimy zrobić ze struktami, żeby się dało mieć aligned access, no nie? Dobra. I teraz zaczyna się fajna rzecz. No bo jeżeli my zalokowaliśmy sobie pamięć tą w Javie, zrobiliśmy memory segment w Javie, to gdyby wiemy, kiedy ona zostanie zwolniona, mamy na tym kontrolę, my mamy tego pointera, nie daliśmy go nikomu innemu. Ale teraz, jeśli my mamy gadać z C, to mamy teraz taką sytuację, że my dostaniemy wskaźnik z jakiejś biblioteki w C, którą zawołaliśmy w Javie, którą my nie zarządzamy, garbage collector powinien tego nie dotykać, no nie? No i co? No, core dump. Bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że przekażemy ten wskaźnik do Java, a jakiś wątek natywny w C zdealokuje to. Nie? Więc ten mechanizm, który się pojawił, to jest tak zwany uncheck access. Jeżeli będziecie mieli takie sytuacje w swoim kodzie, że będziecie musieli czytać z pamięci, której nie zalokowała Java, to musicie świadomie wpisać flagę enable unsafe access. Czyli możecie to zrobić, ale oni oczekują od was, żebyście świadomie w konfigu tej aplikacji, którą odpalacie, pozwolili na takie operacje. Okay? Dobra. Super.
Możecie wtedy. Tak, oczywiście, to na was nie broni przed dostaniem sekwolta i będą się pojawiać sekwolty, nie? Będą się pojawiać core dumpy i cała to reszta, i nie mówię o konferencji w Krakowie. Ale to będzie jakby wasza świadoma decyzja, nie? Że wy pozwoliliście na taki niebezpieczny dostęp do pamięci. Czyli tak długo, jak te memory segmenty zarządzane są w Javie i są z Javy, jesteście bezpieczni. W momencie, kiedy te memory segmenty pointery są spoza Javy, musicie głośno powiedzieć tak, ja chcę. I oni dodali takie flagi. Nazywa się, to jest flaga, którą startujecie JVM-a foreign restricted. I możecie powiedzieć tak, zabroń mi, czyli deny, pozwól, czyli na wszystkie. Wyświetl za każdym razem warning, że odbywa się on-safe access, a debug jeszcze wyświetlał wam stack trace'a, żeby zobaczyć, z którego miejsca w kodzie on będzie robił ten on-safe access. Nie? Dobra, było demo. To co, jeszcze mamy siłę na drugą połowę? Mamy, 20 dopiero. I teraz wchodzimy w świat rozmawiania z C. Długo, długo było tak, że było JNI, Java Native Interface. Pamięta ktoś zło absolutne? Było w książce. Było w książce, nie? Co? Dokładnie. To służyło do tego, pozwalało wam zawołać bibliotekę w C, nie? Kod w C. Tam była cała masa absurdalnego rytuału. Musieliście napisać metodę w Javie, która miała słowo kluczowe native, następnie tą klasę sprocesować takim narzędziem, które się nazywa Java Hy, i to narzędzie wypluwało wam plik nagłówkowy w C, gdzie wyście musieli napisać, to nie jest koniec, napisać implementację, skompilować do biblioteki dynamicznej, załadować tą bibliotekę dynamiczną z Javy, i jak mieliście dużo szczęścia i złożyliście ofiarę z ludzi, to zadziałało. Okej? Okay? Dlatego te firmy rekrutują. Więc pomysł chłopaków jest taki, dobra, programiści C, C i plusa umarli, nie żyją, to są po prostu jakieś unikorny. Ludzie nie używają tego języka, nie każmy programistą Javy pisać w C, żeby mogli zawołać C. Więc założenie tego nowego API, czyli foreign function, jest taki, gadamy z C, ale nie piszemy ani linijki C, okej? Okay? Dobra. To API ma kilka celi. Po pierwsze ma zastąpić JNI i ma być po prostu tylko i wyłącznie Java. Programiści Java nie będą widzieli C, a będą mogli z nim gadać. Następnie po latach eksperymentów stwierdzili, że oni jednak zrobią MVP. I pierwsza wersja będzie wspierać tylko biblioteki napisane w C na Intela 64-bitowego i na ARMA 64-bitowego. Bo okazało się, że scope wspierania C++ był za duży, agile'owo ścieli scope i poszli dalej. No nie? Kiedyś może to dowiozą. Oczywiście API ma być tak skonstruowane, że jak oni się w końcu zdecydują wspierać inne platformy typu 32-bitowe Intele, PowerPC, RISC i tak dalej, C++ i Fortrana, to API będzie takie same. Nie będzie nowego API do innych języków. Okay? Przynajmniej obiecują. Zobaczymy, jak wyjdzie. I założenie jest takie, że to ma być tak samo szybkie albo nawet szybsze niż JNI. Są na tym etapie, że w niektórych use case'ach są już szybsi. Nie? Więc całkiem dobrze imić. Jak to działa? Mamy linkera. Ktoś zapomniał o tym procesie już, nie? Dostajemy klasę, która się nazywa clinker i ona ma tak naprawdę dwie metody. Downcalls i upcalls. Co to znaczy downcalls? To są wszystkie te sytuacje, kiedy z Javy chcemy zawołać C. Okay. Upcalls, i tu mózg mi się spalił, to jest wtedy, kiedy C chcemy zawołać Javę. Mam use case. Głupi jak but, ale jest use case. Okay. Jak to działa? Kodzik. Nienawidzę ci IntelliJ. Sercem, a nie, sorry, nie ten projekt. Chciałem już go obrazić. Dobra. Dlatego ty ten projekt masz. Co? Dlatego ty ten projekt masz. Dobra. Jak to działa? Wyobraźmy sobie, że chcemy się dowiedzieć, jaki nasz proces ma PID.
Tak? Czyli mamy proces javowy i chcemy wiedzieć, jaki jest speed. Przez długi czas to była straszna Coco Jumbo, żeby to zrobić w Javie, nie? Bardzo podstawowa funkcja. Jak działa to w tym nowym API? Po pierwsze mówimy, dobra, daj mi linkera i daj mi linkera, który widzi wszystkie biblioteki systemowe. Tak? Czyli wszystkie biblioteki, które macie na systemie operacyjnym, które były załadowane z tą maszyną wirtualną, daj mi takiego linkera. Następnie, ptaszku, weź mi z tego linkera i znajdź mi metodę, ja to muszę przesunąć. Tu jest. O, nawet zrobię tak. Ja? Weź tą we wszystkich bibliotekach poszukaj mi metody, która się nazywa getPit. I on szuka tej metody w kodzie C. I czasami dostaniecie albo nie dostaniecie. Co dostajecie? Wskaźnik do metody w C. I w tym momencie mówimy, dobra, czyli ja wiem, gdzie to coś jest. I teraz zaczyna się zabawa, bo macie metodę w C, która przyjmuje cinta, zwraca, znaczy nic nie przyjmuje, zwraca cinta, no i chcielibyście tą metodę zawołać w Javie. Więc musicie powiedzieć tej bibliotece, w jaki sposób skonwertować sygnaturę z C na sygnaturę w Javie. Więc mówicie, hej, mam taką funkcję w C i to jest function descriptor. Okej. Okay. I ta metoda zwraca inta. Ja chciałbym to zamienić na metodę w Javie, która zwraca javowego inta. Czyli to jest metoda w C, to jest metoda w Javie. Okay? I teraz mówicie, idziecie do cylinkera i mówicie, daj mi downcall, i to jest metod handle. Kręcimy się cały czas na całym świecie. Daj mi taki uchwyt do metody, który będzie miał taką sygnaturę w Javie, ale jak będziesz wołał tą metodę, to zrób mi te wszystkie potrzebne konwersje, żeby zawołać C. I w tym momencie dostajemy metod handle. Mamy uchwyt javowy do metody w C. Jedyne, co nam pozostaje, no to w tym momencie tak naprawdę, jak mamy ten metod handle, zrobić invoke. OK? Odpalamy? Może. Powinno się udać. OK? Zawołałem metodę, zwracając speed tego procesu. Działa! I to 17. Więc w tym momencie, jeśli macie jakąkolwiek dowolnie bibliotekę napisaną w C, jesteście w stanie na architekturze 64-bitowej zacząć sobie z tym gadać i wołać. Okay? No to teraz ktoś zadał pytanie, po co wołać Java z C? Okay? Ja długo się zastanawiałem, żeby wymyślić jakiś use case. I mamy tu pewnie Linuxowców na sali. Jest taka metoda w C, w glipce, która pozwala wam zarejestrować funkcję, którą ma zostać wywołana w momencie, kiedy wy wyślecie sygnał do procesu. Czyli piszecie kill minus 15 i w tym momencie ten proces wykona tą funkcję, która została tu zarejestrowana. Więc ten przypadek, kiedy zawołać Java z C, to wtedy, kiedy na przykład chcemy do C przekazać callback, które C ma zawołać. Nie? Jeśli mamy funkcję typu callback, to będziemy musieli to zrobić w ten sposób. Więc ja sobie pomyślałem, dobra, to ja będę miał tak, że zarejestruję sygnał handler i ten sygnał handler, jak sobie zobaczycie w type defie, będzie po prostu metodą, która przyjmuje inta i zwraca voida. No nie? Bo taka sygnatura jest. Jak to powiedzieć Ale to nigdy by tutaj nie przyszedł, jakby usłyszał basz, nie? A propos basza, ostatnio dotarłem do materiałów, zajebisty opis. Basz jest składniowo podobny do Algola. Jest pod składnią Algola. Dlatego tak wygląda, jak wygląda, nie? Na Macu, gdzie jest statyczny linker. Tą bibliotekę musisz załadować wcześniej, nie? Możesz też powiedzieć, zrobić ten C-linker do konkretnego pliku. Czyli możesz sobie powiedzieć, doładuj mi tą bibliotekę. Bo on jak gdyby domyślnie ten system linker mówi wszystkie biblioteki, które zostały załadowane razem z tym procesem. A jeżeli chcesz coś doładować, no to jest ta możliwość, nie?
No dobra, no to spróbujmy. Zrobić tak, że ja sobie zawołam z C Java. Więc co potrzebujemy? Potrzebujemy w pierwszej kolejności znaleźć, zdobyć wskaźnik do metody w Javie. Ja wiem, jak to brzmi absurdalnie, ale wskaźnik do metody w Javie. I do tego służy ta magiczna metoda upcallStub, nie? Czyli my mówimy teraz tak, żeby szybko przetłumaczyć. Wejdź mi w znaleźć metodę statyczną w klasie SyncTerm i ta metoda statyczna w klasie SyncTerm nazywa się onSignal i ma taką sygnaturę, że przyjmuje inta, zwraca voida. Dobra? Czyli jak sobie popatrzymy, to mamy tutaj metodę statyczną, która zwraca voida, przyjmuje sygnał i wypisuje wartość tego sygnału na konsolę. I teraz zakręt dla czujnych. Dlaczego to jest stub? Dlaczego my nie dostajemy uchwytu bezpośrednio do metody, tylko dostajemy jakiegoś stuba? Jesteśmy w Manage Environment. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w czasie działania naszego programu przyszedł garbage collector i powiedział, a ta metoda będzie teraz tutaj. OK? I nagle macie wskaźnik do czegoś, co wskazuje, nie wiem, w środku jakiegoś inta. Jest też inny problem. Metody w Javie mogą być interpretowane, kompilowane na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym poziomie. Mogą być intrinsics, mogą być inline'owane, więc nie wiadomo tak naprawdę, jak ta metoda, jak ją nawet zawołać. Bo może, inaczej wołasz metodę interpretowaną, inaczej wołasz metodę kompilowaną. No nie? Więc oni stwierdzili, dobra, no i teraz jeszcze jest tak, że C dostałoby wskaźnik do nie swojego obszaru pamięci, bo dostałoby wskaźnik do hipu. Nie fajnie. Więc oni wykminili tak, dobra, większość problemów w programowaniu rozwiązujemy kolejnym poziomem indirekcji. Czyli mamy, alokujemy pamięć poza hipem i w tym obszarze pamięci będziemy trzymać aktualny wskaźnik do metody. Czyli my przekazujemy teraz wskaźnik, który trzyma wskaźnik. I teraz ten garbage collector i mechanizmy JVM-a będą aktualizować to na aktualną lokalizację metody, a wy będziecie mieli stały wskaźnik. Pięknie? Pięknie. Nie? Więc my sobie tutaj bierzemy tego stuba. Jak widzicie, ten stub jest memory adresem, on jest w pamięci natywnej. No i musimy sobie go zainstalować. Czyli mówimy, ej, znajdź mi teraz metodę signal, zrób mi sobie teraz handle do tego metody. Zauważcie, że ja mówię, przekazuję inta i przekazuję wskaźnik. I ten wskaźnik to jest ten nasz stub. Dobra? Mhm. Włożmy statyczną. Słucham? Włożmy statyczną, to nie była statyczna i garbage collector by nam posprzątał w międzyczasie. Jest to dobrze, czy nie? W tym momencie, przez to, że to jest stub, to garbage collector tego nie posprząta, bo już trzymasz uchwyt do tego, no nie? Już masz referencję. Więc nie ma takiej opcji, żeby on to wyrzucił. Dobra, czyli ja sobie rejestruję sygnał, no i będę sobie czekał. To co? Testujemy? Zaraz was wypuszczę, spokojnie. Dobra, a nie tak. Hej, ci komputery mnie nienawidzą, komputery dzisiaj. Jezus, jeszcze ślepy jestem przy tym świetle. Więc odpalamy proces javowy i czekamy sobie na sygnał. No i teraz co ja muszę zrobić? Ja muszę sobie znaleźć pit tego procesu i wysłać sobie do niego sygnał. A, jeszcze sobie kupię. Widzicie? Wołam C Java. Będziemy powoli zamykać. Ale możecie sobie siedzieć i powiedzieć, kurwa mać, ten kolega albo ma za dużo czasu, albo ma zbyt cierpliwą żonę, albo bierze ciężkie dragi. To wszystko jest nieprawdą. Dlatego, że ja jestem w branży z bardzo prostego powodu. Wiadomo, że dla pieniędzy, a my starzy ludzie z pasji. Nie, no żartuję. Ja chciałem pisać gry.
Absolutnie chciałem pójść do Game Devu. Jak miałem Atari 800, to pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to zagrałem Zoro. Dostałem łomot od mojego 3 lata młodszego brata i stwierdziłem, nie, skurwysyn. Napiszę taką grę, w której ty będziesz słabszy. Pamiętajcie, zemsta jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Ona prowadzi czasami do dobrych rzeczy. Tak, ale znowu mi tam to kopał mi w niej. Zrobiłem klona Invaders, nie? W ASCII arcie. I cały czas gdzieś tam bawiłem się tymi rzeczami i potem przyszła praca zawodowa, trójka dzieci. Ale jak pomyślałem sobie, że Panama jest, myślałem sobie, kurde, wracam do domu. Następny cyberpunk w Javie. No nie? I żeby wam to udowodnić, że jest możliwe, zrobię wam demo gry napisanej w Javie z wykorzystaniem Panamy. Dobra? Jest sobie taka biblioteka, która się nazywa libsdl, Simple Dialect Layer. To jest biblioteka unixowo-makowo-windowsowa, przenośna na wiele platform, nawet działa na PlayStation, więc teoretycznie moglibyśmy, gdyby Java działała na PlayStation, a powinna, bo tam jest PowerPC, nie? Chyba jeszcze. To powinno zadziałać. I ta biblioteka pozwala nam na różne dziwne rzeczy związane z renderowaniem, odtwarzaniem muzyki, nasłuchiwaniem sobie sygnałów na joysticku, myszce i tak dalej. Więc stwierdziłem, ha, czemu nie? Zaimportuję sobie tą bibliotekę. Więc mam tutaj, co prawda ręcznie nagrzebane, zaimportowaną tą bibliotekę. Bo pamiętajcie, jedna rzecz, która jest okropna, ciągle jeszcze w projekcie Panama, to jest to, że wy musicie sami ręcznie napisać te mapowania, nie? Że taki typ na taki typ, nie? Taka metoda na taką metodę. Więc ja mam tutaj nagrzebane absurdalnie chorą ilość kodu, która na przykład... to jest to. Jest taka struktura, która się nazywa layout. Czyli to jest, w jaki sposób rzeczy wyglądają na ekranie. Ja musiałem ją ręcznie zmapować, ok? Czyli zobaczyć plik nagłówkowy C i powiedzieć, dobra, czyli na pierwszym polu jest int, potem mamy padding, no bo jest aligned access, ponieważ drugie pole to jest wskaźnik. To jest jeszcze ręczna robota. Jest projekt, który się nazywa J-Extract i możecie powiedzieć coś takiego. Tu jest plik nagłówkowy, weź mi to wygeneruj. Więc docelowo będzie tool, który będzie generował z pliku nagłówkowych te mapowania. Więc już nawet tego nie dotkniecie w C. No nie? Ja to musiałem jeszcze z łapy przepisać. Więc to są różne dziwne rzeczy. Renderowanie. Formaty, tu jest renderowanie, ta metoda Bleed Surface służy do renderowania, skalowanie obrazków i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, bo ja naprawdę nie mam co robić z życiem. I teraz, jak mam już tą przeplotkę, to mogę zacząć pisać moje rzeczy w Javie. No to mam duszka, który ma metodę draw i mam jakieś tam implementacje tego duszka, mam sekwencję, no bo jak to jest ta, gra będzie 2D, no nie? Mam sekwencję i ta sekwencja po prostu to jest klatka po klatce, co ma zostać wyrenderowane. To jest jakby sekwencja animacji, nie? Ten sprite tak naprawdę jest kolekcją sekwencji, ponieważ każdy duszek może iść do przodu, do tyłu, więc każdy jak gdyby ruch, to jest osobna sekwencja. No nie? Tak sobie to wymyśliłem. No obiektowo powinno być okej. Więc ten cały kod renderujący i trzymający logikę biznesową jest w Javie. Biznesową. Siła przyzwyczajenia. Logikę gry jest w Javie. Żeby wam to udowodnić, tu mam swojego maina tutaj, nie? No i co ja robię? Ładuję sobie po kolei te wszystkie nasze sekwencje tego chodzenia, tego duszka. Tworzę sobie okno, widzicie tam create window. Create window woła już tą bibliotekę SDL, żeby otworzyć okienko, gdzie będzie renderowana gra. No i cały handling jest już w Javie. Sprawdzam sobie, który przycisk został naciśnięty, czy klawisz w dół, czy klawisz w górę, czy w lewo, czy w prawo. OK. Robię, każę temu mojemu sprite'owi robić pewne rzeczy, iść do przodu, iść do tyłu, atakować, nic nie robić. No i mam zwykły game loop klasyczny, nie? Weź mi, obsłuż eventy, zaktualizuj stan wszystkich bytów w grze i potem to wyrenderuj. Nie? Klasyk klasyki. Nieobecny tu Sebastian Rabi stwierdził, że to jest źle napisany game loop, ale... Spadaj. To co, próbujemy? Please. Chwila napięcia. Jest szał, nie?
Słucham? Nie, ja z nim nie rozmawiam tego czasu. Zobaczcie, to wszystko jest w Javie. W tym momencie wiadomo, że gra jest absolutnie głupim pomysłem, ale jak sobie teraz popatrzycie, to jeśli Panama wejdzie, to mamy realne zagrożenie dla Pythona w ML-u. No bo Python tak naprawdę tego nie robi, nie? Tam wszystkie te NumPy, te wszystkie SciPy, te wszystkie biblioteki pod spodem wołają kod natywny. Co szkodzi, żeby J-Extractem te biblioteki podciągnąć tym narzędziem, wygenerować i zacząć robić te rzeczy w Javie? Ja już mówię tak biznesowo, jakbyśmy myśleli, gdzie to będzie miało sens. To, że ludzie, którzy robią ML-a, nie no i wiadomo, no nie? No ale my możemy zacząć robić ML-em. Możemy robić konkurencję. Możemy robić konkurencję. A tutaj nie dało się tego zrobić? Słucham? A tutaj nie dało się tego zrobić? No tak, tylko że jak gdyby w tym momencie renderuje Java, no nie? Więc tutaj na przykład ta biblioteka SDL ma wsparcie sprzętowe. Więc to jest z akceleratorem, nie? Co? A tutaj nie. SWT, ta od Eclipse ma, ale AWT nie ma. Więc jak podsumowując ten przydługi mój wywód, prawdopodobnie nigdy tego nie użyjecie bezpośrednio. Prawdopodobnie, ale wszystkie rzeczy, które piszę ja, pisze Kuba teraz i wszystkie rzeczy, które będą przetwarzać dużej ilości danych, naprawdę gdzieś tam pod spodem na tym zyskają. Nie? Lepiej to napisać, co musieli tak się poprzeć po jedna. Po czym? Po jedna. A ty pamiętasz jeszcze, że coś takiego było? Może mam na co dzień. Tak? Szanuję. No ale masz narzut, nie? To jest komunikacja w tym momencie. Nie? A tu masz proste wywołanie metody, tam się nic nie dzieje. Czy są w takim polskim kadrze, jest niewiele. U mnie dużo, nie? Ja jestem w pełni świadom, że w normalnych aplikacjach jak gdyby tego nie dotkniecie aż tak bardzo, oprócz pewnych rzeczy, które nagle będziecie mogli robić. Chcę robić to szybciej i wydajniej. Także to już jest wyszło z inkubatora, jest w preview. 20 ma mieć stable, ja już nie pamiętam, ale następna wersja Java ma być już stabilną, nie będzie zmian, no i teraz zaczynają się prace, żeby wspierać C++. Dlaczego C++ jest trudne? Dlatego, że mamy tam obiekty i mamy tak zwany metod name mangling. Metoda w C++, która nazywa się hello, po skompilowaniu nazywa się $$, 44, 55, podkreślenie, znaczki, dużo przekleństw. Bo tak naprawdę C++ musi być skonwertowany na pojedyncze metody. I oni się rozbijają teraz, że teraz w zależności od tego, jaki jest kompilator i która jest wersja kompilatora, to ta sama metoda w C++ skompilowana będzie się nazywać inaczej. Stąd jak gdyby C++ jest odłożony no, na nie wiadomo kiedy, nie? I tak muszą wypuścić pierwszą wersję. Dobra. Generiki w C++, no to już w ogóle, nie? Myślę, ja mam wrażenie, że oni chyba sobie tego C++ odpuszczą. Bo ten model C++ jest tak złożony, że łatwiej będzie już napisać jakąś przejściówkę między C++ do C i wołać C na przykład. No, na przykład, nie? No. Wiesz co, raz jest poważnie dyskutowane, nie? Ze względu na to, co się dzieje teraz z Rustem, nie? Więc tam jakieś rozkminy z Rustem chodzą. Ogólnie jest pomysł, żeby zacząć używać LLVM-a i Clanga, żeby to wszystko jak gdyby mieć jak gdyby z głowy, bo i tak większość języków Swifty, Go i Rusty używają LLVM-a. Więc myślę, że no, LLVM był rozwiązał, jak gdyby otworzył wiele języków naraz, no nie? To dobra, ja jeszcze mam jedno pytanie, bo to fajnie sobie zajmujemy pamięć zbaniami i tak dalej, a na co z defragmentacją, to się nie... No to jest problem systemu operacyjnego. No bo my w tym momencie nie zarządzamy tą pamięcią. Allocate native tak naprawdę pod spodem to jest malloc. Więc jak gdyby to nie nasz problem. Dlatego, że to jest poza hipem, nie tam, gdzie mamy garbage collector, no nie? To jest to, może być tak, jeden się liczy do pamięci i sam sobie nie. Oni mają coś takiego, mają resource scope i jest jeszcze coś takiego jak native scope. I tego wam nie powiedziałem, bo nie mamy 3 godzin, ale oni pozwalają w tym nowym API tworzyć własne customowe alokatory pamięci. Więc może być taka sytuacja, że ty mówisz, dobra, daj mi 1 giga i ja potem sobie będę w ramach tego 1 giga zarządzał sam, nie? Po swojemu. Jeśli będziesz miał taką potrzebę. Więc jesteś w stanie użyć customowych alokatorów, żeby defragmentowały ci też tamtą pamięć, nie?
to nie generuje jakichś problemów bezpieczeństwa, jeżeli... Całą masę. Absurdalną ilość problemów związanych z bezpieczeństwem. Nam mieszać coś w kodzie zarządzanym z JVM. On nie ma dostępu do kodu. Pamięci. Znaczy, to jest tak. Jest w stanie mieszać obiektami javowymi. Będzie w stanie. Ale nie będzie w stanie mieszać metodą. Dlatego, że metody są w metaspace'ie, one są, to jest kompletnie inny obszar i tam nie będziesz mógł zmienić ciała metody javowej przy pomocy C. Nie? Jakby się zaczęły pojawiać wirusy napisane w Javie, bym się nie zdziwił. No właśnie. Czy to jest z tego warto po prostu, nie? Wiesz co, ja myślę, że to jest bardzo wąskie zastosowanie. Oni chcą rozwiązać problem Cloud Native i chcą rozwiązać problem firm typu Elastic, czy my, czy Kafka, nie? Czy cały Apache Big Data. Wszystkie Sparki i tak dalej, nie? Bo wszystkie te projekty mają swoje własne biblioteki do zarządzania pamięcią natywną. Czyż nie, Kuba? Ale właśnie... U nas to się nazywa, czekaj, jak się ta klasa nazywa? Dragons? Jest napisane, tutaj w sumie mieszkają smoki i po prostu jest kod w OneSafe, nie? Mamy takie miejsce. Ale w takim razie trzeba pisać takie rzeczy w Javie, a nie... Wiesz co, jest wiele powodów. Po pierwsze, jak krzykniesz, potrzebuję 100 programistów w Javie. Aha, okej. Okay. I klikniesz, potrzebuję 100 programistów w C. No ale tutaj wciąż... Nie weźmiesz sobie z rynku 100 programistów z Java, bo ci programiści nie umieją alokować pamięci. Ale dobrego programista w Java, który jest w stanie przekonwertować na programistę, który będzie pisał... Który będzie świadomy. Który będzie pisał kod nieanotujący. Tak. Masz taką bazę danych Time Series, WSDB, to jest w Java, która jest autentyczna, garbage collection. A to jest od tego, może jak mu jest? Ten człowiek, który tam poszedł od was? Jaromir. No. I to jest napisane przez ludzi, którzy wyszli z Hive Class Trainingu, którzy siedzieli w Javie przez lata i mieli naprawdę szybkie systemy i wiedzieli jak to napisać. Czemu zrobili to w Javie? Bo łatwiej zebrać ludzi, którzy są ogarnięci w Javie i powiedzą, o, to jest coś takiego. Tylko jeżeli ktoś robi już rzeczy na takim poziomie, to czy on to napisze w Javie, czy w plusie, czy... Wiesz co, to musisz popatrzeć na ekosystem, nie? Ile masz bibliotek i rzeczy, które są w Javie dostępne od tak, no nie? To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że Java przy wszystkim, co jest językiem, który jest jednolicie 400. A 90% projektów. A już robisz taką czytelność kodu, taką że, czytelność kodu? Tak, że za 3 miesiące byś chciał zrozumieć, co tam napisałem. Okej. Znaczy ja byłem w sytuacji, nie byłem w tym projekcie, ale była taka pewna firma, dalej jest firma w Krakowie, która przepisywała z mainframe'a coś, mniejsza z jego historię, na C++. Zatrudnili naprawdę fajnych ludzi w Krakowie z C++. Oni ten system przepisali i ten system poleciał już do utrzymania do krajów USA/Indie, bo taki był plan, nie? Oni to przeklepią i poleci, będzie utrzymywane. Po 2 miesiącach ten projekt wrócił z prośbą, przepiszcie to prosi, bo my nie wiemy, co tam się dzieje. Więc to jest oryginalna historia, został ogłoszony sukces, ci, co dostali promocję, powinni dostać promocję, dostali i oni ten system przepisywali jeszcze raz po to, żeby był prostszy, nie? Kiedyś by było po prostu, w sensie do sekcji krytycznych udało się C++owcom. Mm-hmm. Robili, to ktoś się C++ skończył, tutaj była Java, tutaj można zatrudnić powiedzmy dachowców. Nie tylko jest sposób, bo tam mieszkają smoki. Tak, no to jak u nas, nie? A teraz będzie tak, że każdy człowiek z Java będzie zarządzać pamięcią. Zbyt proste będzie wejście. Wiesz co, ja mam świadomość, że to będzie na początku taka pierwsza fala, jak wiesz, z reaktywnym było, nie? Wszyscy się rzucili, że będzie dobrze i potem było, o, te kroczki do tyłu, nie? Netflix mówiłem, a już tego nie używamy, no nie? Kiedyś na integracji z systemem jakiegoś klienta, ktoś pisał coś w spusie i 2 dni szukał, żeby dowierzę jakiś nut po internecie, nie? Dlatego oni też jak gdyby wymagają, żebyś to świadomie tym switchem, wiesz, operował i powiedział, pozwolę na, bo jak gdyby oni dzielą operację na pamięci na 2, na bezpieczne i niebezpieczne. Nie? Jeśli niebezpieczne, to musisz świadomie minus, minus ustawić parametry. Nie? Ja się zgadzam, security, wycieki pamięci, ale przecież, kurde, jaka będzie fajna robota teraz. Nie, no żartuję. Tak to wygląda, nie?
Jeszcze jedna fajna rzecz, ale to jak się chłopaki dadzą namówić, to bym w grudniu wam zrobił. Jeśli dadzą namówić, wsparcie dla wektoryzacji, które się pojawiło. I to jest absolutna petarda. Nie? Dla operacji wektorowych, ale to nie ta prezentacja. Czyli silnik gry można napisać? Wiesz co, silnik gry można napisać i można zacząć pisać jakieś rzeczy ML-owe, które pracują na dużej ilości danych takich, wiesz, w tablicy. Ogólnie pomysł jest taki, że wszystkie te nowe procesory mają operacje wektorowe. Czyli nie masz pojedynczych bajtów, tylko masz wektory. No i Java ma coś takiego już teraz, nazywa się autowektoryzacja. I polecam wam sobie sprawdzić, napiszcie sobie fora w Javie, który dodaje dwie wartości, zrobić dwie tablice, okay? Dwie tablice, w pętli dodawać te wartości z tablicy i zapisywać w trzeciej. Okay? Napiszcie sobie taki prosty program, zrobicie sobie tam current time millis, bo najlepszy sposób na benchmarkowanie, nie? System current time millis i odpalcie tą Javę normalnie, a potem odpalcie ją z parametrem minus xx minus use super word. To wyłącza autowektoryzację w Javie. To jest absurdalnie wolne. Więc jest ten mechanizm i Java jest na tyle inteligentna, że mówi, o, ten kod wygląda jak wektoryzacja, to ja go automatycznie ogarnę. Ale się okazało, że ta autowektoryzacja nie łapie wszystkich przypadków, ponieważ jeżeli w tego fora wrzucicie ifa w środku, to ten automatyczny konwerter powie, o, to ja nie ogarniam, tam jest if, nie jestem z tego w stanie zwektoryzować. I pojawiał się właśnie wektor API, żeby nie mylić z tym, głupia nazwa, nie? Bo mamy wektora Java util i będziemy mieli teraz Java wektor wektor, nie? Ale ten wektor jest jak gdyby tym wektorem na procesorze, w rejestrach. Nie? Uber szybkie to jest, naprawdę. No, jest plan, żeby można było... Abstract factory. Więc tak jak mówię, nie? To jest wąska grupa zastosowań, pewnie odczujecie, bo wasze bazy danych czy jakieś tam systemy zaczną działać szybciej, a jeżeli będziecie w takim projekcie, to zobaczycie foreign, no to znaczy, że osiągnęliście coś w życiu. Żartuję, Jacksona też mamy. Dobra, dzięki wielkie.